Muzułmanin i chrześcijanin dyskutowali na temat swoich religii i w którymś momencie doszli do przekonania, że zarówno Mahomet, jak i Chrystus byli prorokami. I gdybyśmy z tymi ludźmi rozmawiali, to oni uznają Chrystusa jako proroka. Więc muzułmanin pyta, no to gdzie jest różnica? I chrześcijanin zobrazował to w taki oto sposób. Mówi, doszedłem do skrzyżowania i zobaczyłem dwóch ludzi, żywego i martwego. Twoim zdaniem, którego bym zapytał o drogę? Muzułmanin myśli, mówi, no oczywiście, że żywego. Więc chrześcijanin odpowiada mu, dlaczego więc odsyłasz mnie do Mahometa, który jest martwy, zamiast do Chrystusa, który jest żywy? I myślę, że dzisiaj z powodu tego Chrystusa jesteśmy na tym miejscu, który nie jest już martwy, ale jesteśmy tutaj na tym miejscu z powodu Chrystusa, który jest żywy. Jesteśmy z powodu człowieka, który nie tylko umarł i nie umarł tylko jako jakiś wielki przywódca religijny, bo gdyby na jego śmierci się to wszystko zakończyło, to tylko tyle by było. Musielibyśmy uznać, jak muzułmanie, że był tylko prorokiem. Ale on nie jest tylko prorokiem, on jest zmartwychwstałym Chrystusem, Królem Królów i Panem Panów. Dzisiaj z powodu tego Jezusa, z powodu Jego śmierci i Jego zmartwychwstania możemy być na tym miejscu i też czytać w Bożym Słowie wiele, wiele, naprawdę wiele obietnic. Jeśli kiedykolwiek przeczytaliście Nowy Testament, tak naprawdę od deski do deski, to zobaczycie, jak wiele tam jest mowy, jak wiele tam jest miejsca poświęconego zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę nic innego, jak tylko uznać to, że Jezus Chrystus żyje. I myślę, że dlatego też ta prawda o zmartwychwstaniu, zarówno w czasach Pana Jezusa, jak i dzisiaj, przez wiele stuleci, wiele razy próbowano ją zniszczyć, wiele razy próbowano ją podważyć, wiele razy wiele sił ciemności chciało zatuszować, zniekształcić sprawę zmartwychwstania Jezusa, zasiać wątpliwość. Wiele razy czasami musieliśmy sami stoczyć pewnego rodzaju boje w swoich sercach, ale to jest zrozumiałe. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystus, Słowo Boże mówi, obnażył wszelkie nadziemskie władze, wszelkie moce. Dlatego wszelkie siły ciemności drżą na samą myśl o tym, że Chrystus zmartwychwstał. Dlatego też diabeł walczy o to, aby wielu ludzi dzisiaj nie wierzyło w to, aby gdzieś to odłożyło na półkę pomiędzy mity i bajki i aby to nie była żadna nadzieja dla ludzi, bo to jest prawdziwa nadzieja, życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Ewangelia, jak powiedziałem w piątek, bez krzyża nie jest prawdziwą Ewangelią. Jeśli ludzie głoszą i mówią, że głoszą Ewangelię, ale nie mówią o krzyżu, to nie jest prawdziwa Ewangelia. To nie jest ta Ewangelia, o której mówi nam Nowy Testament. To nie jest ta Ewangelia, którą głosili apostołowie. To nie jest ta Ewangelia, o której mówił Chrystus, że mają iść na cały świat i głosić. Ale muszę dzisiaj dopowiedzieć, że Ewangelia, która również nie mówi o zmartwychwstaniu, czyli i o krzyżu, i o zmartwychwstaniu, również byłaby niepełną Ewangelią. Więc musimy mówić zarówno o śmierci Chrystusa, jak i musimy mówić o Jego zmartwychwstaniu. Gdyby nasz Pan nie zmartwychwstał, tak jak powiedziałem na początku, wszystko zakończyłoby się jakby tylko jakimiś wydarzeniami historycznymi. Był taki człowiek, chodził po ziemi, dokonywał różnego rodzaju cudów, ale na tym koniec umarł jak każdy inny. Gdzieś go tam pochowano, pewnie by zwiedzano, wiecie, dzisiaj niby są takie miejsca, gdzie niby był złożony. Ja tego nie wiem, nie jestem tutaj żadnym ekspertem ani archeologiem, żeby się na te tematy wypowiadać, ale powiem wam, dla mnie to miejsce nie ma żadnego znaczenia, bo Chrystus zmartwychwstał. I czy by to było tam, czy gdzie indziej, to mnie nie uświęci. Uświęca mnie Chrystus, który nie jest w tym grobie. Nawet jeśli tam był, to go tam nie ma od 2000 lat. Zmartwychwstał po 3 dniach. Nikt nie mógł tego zatrzymać. Jak czytacie Ewangelię, jak czytacie te wszystkie wydarzenia związane z zmartwychwstaniem, jak czytacie o tych ludziach, o faryzeuszach, o uczonych w piśmie, o arcykapłanach, jak bardzo chcieli zniszczyć Jezusa i jak bardzo również drżeli przed tym, aby się nie wydarzyło to, co zapowiadał. Wiecie, oni nawet straże takie podwójne przy grobie postawili, żeby nikomu do głowy nie przyszło wykraść ciała Pana Jezusa, ale to nie powstrzymało Boga, to nie powstrzymało Chrystusa, to nie powstrzymało Boga przed realizacją swojego planu, aby Jego Syn został zmartwychwstał
martwych wzbudzony. Nie zatrzymały zmartwychwstania poglądy saduceuszy, którzy odrzucali zmartwychwstanie i mówili, że nie ma zmartwychwstania. Człowiek umiera, koniec. Czytacie Stary Testament, wiele razy możecie tam taki obraz zobaczyć. Tak wierzyli w to Żydzi. Nie zatrzymały też zmartwychwstania pragnienia przywódców duchowych ani władzy. Chrystus zmartwychwstał, aby słowa, które kiedyś wcześniej były wypowiedziane w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus znalazł się przy grobie, zmierzając do grobu Łazarza, wypowiedział w 11 rozdziale Ewangelii Jana, 25 wierszu, rzekł wtedy Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jam jest, mówi Jezus, zmartwychwstanie i żywot. Kto co? We mnie wierzy, choćby i co? I umarł, żyć będzie. Jezus już wtedy zostawił jasną deklarację, jasną obietnicę, kiedy rozmawiał z Martą, kiedy ona mówi: Panie, gdybyś tu był. Tak naprawdę masz 4 dni obsuwy. Te 4 dni, odległość była niewielka pomiędzy tam, gdzie przebywał Jezus, a Betanią, a jednak 4 dni Chrystus przyszedł później. Ona nie rozumiała Bożego planu. Ona widziała swojego zamkniętego w grobie brata. 4 dni nie możemy mówić o mistyfikacji. 4 dni nie możemy mówić, że on zasłabł, wpadł w jakąś śpiączkę, a później się obudził. 4 dni zabandażowany człowiek od stóp do głowy nie mógłby normalnie oddychać. On nie żył. Ona mówiła o swoim nieżyjącym bracie i mówi: gdybyś tu, Panie, tylko był, on byłby żył. A Jezus mówi, że zmartwychwstanie, bractwo. Ona mówi: tak, wiem, kiedyś tam przy zmartwychwstaniu. To jest ciekawe, dlatego że ogólnie Żydzi nie mieli takich poglądów na temat zmartwychwstania. Ale ona mówi: tak, wiem, że kiedyś tam, na końcu, przy tych czasach ostatecznych o zmartwychwstaniu. Jezus mówi: powiem Ci głębszą prawdę, ja jestem tym zmartwychwstaniem, ja jestem tym życiem. A potem zadaje jej to pytanie w 26 wierszu: a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki, czy wierzysz w to? Bo to jest pytanie, słuchajcie, czy robimy te wszystkie rzeczy, ponieważ tradycja taka jest, czy ponieważ jesteśmy w polskim, żyjemy w polskim kraju, mówimy chrześcijańskim kraju, katolickim kraju i wielu ludzi pewne rzeczy czyni odruchowo, jesteśmy tak nauczeni. Gdy pyta się ludzi na ulicy, dlaczego pewne rzeczy, bo taka jest tradycja, niektórzy nawet w Boga nie wierzą, ale uczestniczą w pewnych obrzędach, nawet jak święta, bo mówią: no taka jest tradycja, ale my w to nie wierzymy. Tego Jezus zadaje konkretne pytanie, myślę dzisiaj nawet nam: czy ty w to wierzysz? Czy wierzysz w to, że ja jestem zmartwychwstaniem? Czy wierzysz w to, że ja jestem życiem? Bo to determinuje to, czy idziemy za Chrystusem. To determinuje to, czy idziemy przez życie zniechęceni, pełni obaw i lęku, czy idziemy z wiarą i ufnością w to, że nadejdzie dzień, kiedy będziemy wiecznie razem z Nim. On nie rzucił jakiejś obietnicy, która nie ma pokrycia. On powiedział o tym, co jest prawdą. Kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. I choćby umarł fizycznie. Ludzie umierali dalej fizycznie przez 2000 lat. Ja stoję co róż nad jakimś grobem. Ludzie umierają fizycznie, a Jezus mówi: choćby i umarł, żyć będzie. Bo mówi tutaj o zmartwychwstaniu. Przyjdzie dzień zmartwychwstania, ale myślę, że nie tylko w tym wymiarze Chrystus jest naszym zmartwychwstaniem i nie tylko w tym wymiarze jest naszym życiem. Wiecie, myślę, że to dotyczy każdego z nas jeszcze w jednym wymiarze. Każdego człowieka. Słowo Boże mówi, że człowiek bez Boga jest martwy. Nie ma w nim życia. Oczywiście funkcjonujemy, nasze ciała funkcjonują, nasze organy działają mniej lub bardziej prawidłowo. Wydajemy tchnienie, żyjemy swoim życiem, zdobywamy jakieś życiowe swoje cele, mamy swoje marzenia, edukujemy się od przedszkola po studia, zakładamy rodziny i cały ten proces trwa od stuleci, od wieków. Ale Boże Słowo mówi o stanie człowieka bez Boga, że on jest martwy. Tak naprawdę człowiek bez Boga jest żywym trupem. Kiedy Chrystus przychodzi do życia człowieka, to nie mówi tylko o zmartwychwstaniu, o ożywieniu kiedyś gdzieś tam, ale mówi o tym, co się może wydarzyć już teraz, tutaj i w tej chwili. I możemy przeczytać o tym choćby w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, 1 wierszu, gdzie czytamy: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. On mówił do ludzi, którzy żyli fizycznie. On mówi: byliście umarłymi, ponieważ grzech sprawiał w was śmierć. Grzech zawsze prowadzi do śmierci. I człowiek jest martwy duchowo. I możemy z kimś, czasami może z kimś rozmawiamy i on w ogóle nie pojmuje, co my do niego gadamy, bo on jest martwy duchowo.
Jego cele, priorytety, wartości są całkowicie inne i czasami dyskusja o tym jest trudna, bo są całkowicie inne, bo są związane z tym, że ktoś jest. Bo jest to związane z tym, że ktoś jest martwy z powodu swoich grzechów. W 5 wierszu tego samego rozdziału Paweł mówi: i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Więc myślę, że zmartwychwstanie to jest też ten moment, w którym Chrystus przychodzi do życia człowieka i je ożywia. W jaki sposób? Kiedy człowiek rozumie to, że potrzebuje zbawienia. Z łaski jesteśmy zbawieni. To, do czego doszli reformatorzy, to, do czego doszedł Luther i inni reformatorzy, kiedy odkryli, czytając Słowo Boże, kiedy odkryli to, że jesteśmy z łaski zbawieni, że cały ten system wymyślony przez ludzi, który miał dawać im pewność zbawienia, a tak naprawdę trzymał ich ciągle w okowach lęku, okowach strachu, co to będzie i jak to będzie, ta niepewność, czy wystarczająco jestem dobry, czy wystarczająco wiele pieniędzy wpłaciłem na swoje zbawienie, czy wystarczająco. Nikt nie miał pewności, że wystarczająco. Nawet ludzie pełni pasji, oddani tym wszystkim obrzędom, nie byli pewni, do końca nie są pewni po dziś dzień, czy wystarczająco. I Bóg dał łaskę tym reformatorom, aby mogli zobaczyć prawdę Słowa Bożego, która mówiła: darmo zbawieni jesteście z łaski. Bóg ożywił martwych. Dzisiaj to jest jak ten obraz Ezechiela, kiedy Bóg przychodzi, mówi o Izraelu, że on jest w stanie wzbudzić życie w dolinie zeschłych kości. Kiedy Chrystus przychodzi do życia człowieka, to nie tylko mówimy o zmartwychwstaniu gdzieś tam kiedyś, ale mówimy o ożywionym człowieku. Mówimy o martwym, który wyznaje swoje grzechy, który może pokutować, który może przyjść pod krzyż, który zaczyna rozumieć, co dokonało się za niego na Golgocie, który zaczyna rozumieć, że bez Chrystusa tak naprawdę jego życie nie ma sensu, że bez Chrystusa jest grzesznikiem, jest martwy i kiedy umrze, stanie przed sędzią, a wyrok będzie tylko jeden. Kiedy zaczyna rozumieć miłość Bożą i to, jak On oddał swojego Syna na krzyżu Golgoty, to całe cierpienie, zaczyna coś się zmieniać. I taki człowiek, kiedy przychodzi, pokutuje, kiedy wierzy w Bogu, zaczyna wierzyć Bogu, zaczyna być ożywiony Duchem Bożym. Więc to jest to, o czym mówi apostoł Paweł. Kiedyś byliśmy umarli przez nasze grzechy, upadki, nagle życie. Jak wielu ludzi to życie odkryło, jak wielu z nas. Jak wielu z nas żyło swoim życiem, swoimi ścieżkami chodziliśmy, swoimi drogami. Ja nie chcę wam powiedzieć i wmawiać, że źle wam się żyło. Po ludzku może nawet dobrze. Ale gdzieś w środku była ta ogromna pustka. Gdzieś w środku człowiek wie, że coś jest nie tak, że ma coraz więcej pieniędzy, że ma wszystko to, o czym marzy, a może więcej nawet niż mnóstwo ludzi dookoła niego, a jednak ciągle jest pusty, ciągle czegoś mu brakuje. A potem dochodzi do takiego momentu, w którym widzi, że nie ma naprawdę celu w swoim życiu. Nie wiem, jak wy, tak było przynajmniej w moim życiu. Apostoł Paweł mówiliście do Kolosan 2:13: i was, którzy umarliście w grzechach, w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Chrystus nie tylko daje nam nadzieję życia wiecznego, ale On już nas ożywił. On już dał człowiekowi życie. On już sprawia, że to, czego oko nie widziało, nie słyszało, staje się realne. Czasami wielu chrześcijan rozpatruje ten fragment gdzieś tam, co tam to będzie, ale ja wam powiem, jak patrzę na moje stare życie i na to, co Bóg w nim dokonał, to ja bym w życiu nie pomyślał, że można tak żyć. Ja bym w życiu nie pomyślał, że można mieć inną radość, inny pokój. Czy jest łatwo? Jasne, że nie, ale jest inaczej. Ja bym w życiu nie pomyślał, że w życiu człowiek może mieć jakiś sensowny cel i on nie jest związany tylko z egzystencją. Że można żyć nadzieją, że można żyć w przebaczeniu, że można mieć odpuszczone grzechy, że nie jest to na zasadzie tylko wygadania się komuś do ucha i wracania z tym samym ciężarem. Ale można być wolnym. To jest to, czego moje oko wcześniej nie widziało. Chrystus przyniósł mi to ożywienie i wielu, wielu, wielu z nas. Ja niczego nie oglądałem, nie wyczekiwałem w swoim życiu. Niczego nie wyglądałem. Pamiętam, że żyłem po prostu z dnia na dzień, bo wydawało mi się, że na tym polega życie. Przetrwać. Życie było przetrwaniem. Może wielu z was miało wspaniałe rodziny, wspaniałe domy i po prostu fajnie żyliście. Ale to nie zmienia faktu, że zawsze jest ta duchowa potrzeba Boga w naszym życiu. To nie zmienia faktu, że przychodzi dzień w naszym życiu, w którym zaczynamy zastanawiać się, a co będzie, kiedy umrę? A co jest po drugiej stronie? A czy w ogóle coś jest?
Czy to jest wszystko bujda? Czy to wszystko są jakieś opowiadania, które nie mają żadnego pokrycia? Tak naprawdę jak to jest z tym Bogiem? Niektórzy twierdzą, że trzeba doczekać starości i w starości gdzieś tam, jak już swoje życie się świetnie wykorzysta, życie, dobrze się pobawisz, zrealizujesz swoje cele, marzenia, to możesz przyjść wtedy do Boga. Ale kto ci powiedział, że dożyjesz starości? Kto ci powiedział to? Wielu ludzi wierzy w takie bzdury i im to nie przeszkadza. Ale Chrystus przyszedł, aby ożywić nas. Chrystus przyszedł, aby dać nam życie. Przyszedł, abyśmy mogli zrozumieć krzyż, Jego moc, mądrość, która tkwi w tym, co wykonało się, Bożą mądrość 2000 lat temu. Przyszedł, aby człowiek mógł żyć oczyszczony z swoich grzechów, aby mógł naprawdę służyć Bogu, aby nie musiał być zależny od tego, jak wiele zrobi, ale mieć pewność, że jest zbawiony z łaski, a to zbawienie będzie wpływało na to, że będzie robił rzeczy właściwe. Nie na odwrót. Nie na odwrót. Chrystus mnie ożywił, dał swojego ducha i dzisiaj mogę powiedzieć, że mam życie. Tak jak powiedziałem, to nie znaczy, że nie zmagamy się z grzechami, pokusami. To nie znaczy, że nie mamy trudnych chwil w życiu. To nie znaczy, że czasami nie popełniamy głupich decyzji, czasami głupich rzeczy nie robimy i głupio nie żyjemy. To wcale to nie oznacza. Ale powiem wam tyle, kiedy nad tym myślałem i parę razy miałem takie momenty w swoim życiu. Różne rzeczy możecie mi zabrać, ale jedno wiem. I nie mówię tego dlatego, że to jest kazalnica i ja jestem pastorem. Ale po prostu to jest gdzieś w środku moje głębokie przekonanie. Zabierzcie mi Chrystusa, ja nie mam celu życia. Mogą mi zabrać Kościół, mogą zabrać służbę, te wszystkie rzeczy, ale zabierzcie mi Chrystusa i ja wracam do punktu, z którego wyszedłem. Nie mam celu życia. Mam rodzinę. Fajną rodzinę. Mam dzieci, które kocham. Żonę. I oddałbym za nich swoje życie, ale powiem wam, gdyby zabrano mi Chrystusa, ja nie mam celu w życiu. Ktoś powie, no rodzina jest twoim celem. Nie. Nie, Chrystus. Bo tylko wtedy moje życie ma sens. Tylko wtedy mogę być dobrym ojcem. Tylko wtedy mogę wiedzieć, jak pewne rzeczy zrobić, a jak nie robić. Tylko wtedy. Ja wiem, jak żyłem bez Chrystusa. Ja nie chcę. Ktoś powie, ja mam o wiele większe wartości, szkoda mi cię. Bo kiedy one znikną, gdyby coś się stało, to nie masz nic. A ja wciąż będę miał Chrystusa. Wciąż będę miał Chrystusa, bo On żyje. Bo On mnie ożywia. To może głupio brzmi. Ale powiem wam, ja nie wyobrażam sobie życia bez Boga. Nie jestem idealny, nie sięgam niebios, nie mam objawienia do trzeciego nieba każdego dnia, nic z tych rzeczy. Nie mam. Nie lewituję duchowo. Żadnych z tych rzeczy, ale zabierzcie mi Chrystusa, ja nie mam celu w życiu. Mam nadzieję, że wy również. Bo On przyszedł i nas ożywił, żebyśmy naprawdę mogli żyć. Bo dopiero wtedy wszystkie inne rzeczy, również te ważne, nabierają kolorytu, nabierają sensu. Dopiero wtedy. Przychodziły czasami, przychodzą chwile kryzysu, kiedy myślisz sobie, to wszystko mnie przerasta, to naśladowanie Chrystusa, to czego On ode mnie oczekuje, ta wąska droga wcale nie jest taka łatwa. Wszyscy inni się fajnie bawią w życiu, bujają dookoła, świat zwiedzają, mają jakoś tak lajtowo, a ty tu tak musisz trzymać się tego, czego oczekuje od ciebie Chrystus, bo jesteś Jego naśladowcą. I człowiek zaczyna przechodzić różnego rodzaju wątpliwości, ale powiem wam, kiedyś Pan Jezus zadał to pytanie, czy wy chcecie odejść? Kiedy pewna grupa ludzi odwróciła się na pięcie, słuchając o tym, że Chrystus jest chlebem życia. Kto go spożywać będzie żył na wieki. Niektórzy mówią, o nie, facet jest jakiś dziwny, odchodzimy. I kiedy ci uczniowie popatrzyli, że ci odchodzą, zaczynają mieć wątpliwości, Jezus pyta, czy wy chcecie odejść? A Piotr odrzekł, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Do kogo pójdziesz? Gdzie pójdziesz? Do innej religii? Jak to mówią, zmienisz wiarę? Możesz zmieniać. To nic nie zmieni w twoim życiu. Możesz, będziesz miał nowe wartości, nowe priorytety, będziesz szukał większego szczęścia w życiu? Możesz. Ale powiem ci, tylko Chrystus ma słowa żywota wiecznego. Tylko. Nikt inny. Nikt inny. Do kogo pójdziesz? Gdzie znajdziesz te słowa żywota, jeśli one są tylko w Chrystusie? Gdzie może zejść taka przemiana w człowieku, jak wtedy, gdy umarły, pogrążony w grzechach swoich człowiek, powstaje do nowego życia i zaczyna żyć inaczej, zachowuje się inaczej, kocha inaczej, przestaje myśleć o sobie, zaczyna myśleć o innych. Kiedy widzisz zmianę
niemożliwą z ludzkiego punktu widzenia w kimś, kto był nikim, a tak naprawdę nagle zaczyna żyć prawdziwym życiem i wszyscy inni zaczynają to dostrzegać. Kto może zmieniać? Kto może zmieniać tak ludzi jak nie Chrystus? Pytanie jest, czy wierzymy w to? Widziałem wielu przemienionych ludzi. Wielu z was siedzi na tym miejscu, ponieważ Chrystus was przemienił. Wasze stare życie i to, co Chrystus zrobił teraz. Czterodniowy trup, tak jak powiedziałem, w grobie jak Łazarz, to trup. Nie ma co tutaj domniemywać, że to była pomyłka, źle zinterpretowane wydarzenie. Nie można mówić o mistyfikacji. Łazarz był trupem. Tak jak może dzisiaj wielu ludzi bliskich nam, o których jak patrzymy sobie, myślimy, nie ma szans. To już jest trup. On nigdy się nie zmieni, ona nigdy się nie zmieni. Może tak jak ktoś dzisiaj z nas na tym miejscu jest takim trupem, martwym duchowo, martwym wewnętrznie. Ja powiem ci, jest dobra wiadomość. Chrystus zmartwychwstał i On wzbudza do prawdziwego życia. On wciąż jest taki sam. On wciąż przychodzi i chce przemieniać serce ludzi. On wciąż chce przebaczać im ich grzechy. On wciąż chce, aby człowiek mógł przychodzić przed Jego oblicze ze skruszonym duchem i powiedzieć, Panie, ja potrzebuję Ciebie, bez Ciebie nie da rady. Wciąż. On wciąż nadaje życiu sens. Nie ma tak beznadziejnego przypadku. Nie ma. To tylko nam, ludziom, się wydaje, że coś jest niemożliwe. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. On wciąż sprawia, że czterodniowe trupy mogą powstać do życia. Wciąż ożywia. Pytanie jest, czy ja w to wierzę? Czy tylko to, co widzą moje oczy? Tyle czasu, tyle razy, nie ma szans. Kto wierzy w Chrystusa, ten nie umrze na wieki. Taka jest obietnica. I każdy, to też rozumie na... Każdy, kto zrozumie swój grzech, który oddziela go od Boga, kto go wyzna, uwierzy, będzie naśladowcą Jezusa, podda się Duchowi Świętemu, podda się Jego przemianie, będzie żył. Jego życie naprawdę będzie przemienione. Bóg, Słowo Boże mówi, przyoblecze nas w nowe, uwielbione ciała, bez zmazy, bez grzechu. I to nie jest żadna teologiczna paplanina, która nie ma pokrycia, wymysł jakichś ludzkich teorii, czy apostołów, którzy nie wiedzieli już co wymyślić, więc sobie zapisali takie historyjki na potrzebę ludu. Nie, nic z tych rzeczy. To są prawdziwe słowa. Że ten dzień nadejdzie. Przemiany, uwielbienia ciał. Tak czy inaczej, każdy, też Słowo Boże mówi, będzie wzbudzony z martwych. Wiecie, że każdy jeden może wyda umarłych. Ziemia wyda umarłych. Wszyscy będą wzbudzeni. Tylko z taką różnicą, że jedni do życia, a drudzy na wieczne potępienie. Tak mówi Słowo Boże. Czy ludzie w to będą wierzyć, czy nie wierzyć, to nie ma znaczenia. Bóg mówi, że tak się stanie, że przyjdzie taki dzień. Jednych wzbudzi do życia, innych na wieczne potępienie. Choć sam Bóg nie chce, aby ludzie byli potępieni. Daje to wyjście wciąż. 2000 lat mija, słuchajcie. I on wciąż mówi, jest krzyż. Każdy, kto przyjdzie do tego krzyża, każdy, kto przyjdzie do Chrystusa, może mieć życie wieczne. Każdy jeden. Nieważne, co zrobił. Nieważne, jak był zły i jak był dobry. Bo my tylko myślimy, że ci najwięksi alkoholicy, największe bandziory, zakapiory chodzące po ziemi, to oni potrzebują, a ja jestem taki dobry, bo ja nigdy nikogo nie zabiłem. Jesteś takim samym grzesznikiem. Jesteś takim samym grzesznikiem. Jesteś egoistą, jesteś kłamcą i wiele innych rzeczy. Wiemy, że nie jesteśmy doskonali. A więc tak samo jesteś skazany na śmierć bez Chrystusa. Nie wiem, czasami ludzie mówią, jak mam kogoś przekonać i powiem, ja nie wiem. Jak Duch Święty kogoś nie przekona, to tym bardziej ja. Ale powiem wam jedno, czytając Słowo Boże, wieczne potępienie nie jest mrzonką, nie jest wymysłem ludzkiego umysłu, ani też nie jest takim narzędziem, którym tam Kościół straszy ludzi, żeby mieć wiernych. Nie wiem, na czym by to miało polegać, to straszenie ludzi, tym wieczne potępienie. Ono jest realne i jest oddzieleniem od Boga. Jest bardzo realne. Jeśli niebo i wieczność jest realna, to wieczne potępienie również jest realne. Być może to pytanie zadane Marcie, czy wierzysz w to, dzisiaj Bóg zadaje komuś z nas. Wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że ja jestem zmartwychwstaniem, że ja jestem odpowiedzią, że ja jestem życiem? W pierwszym liście Jana 4:9-10 czytamy, w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat,
abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał swego Syna jako ubłaganie za nasze grzechy. Czasami ludzie mówią, Bóg, miłość, jaki jest dowód? Proszę, to jest dowód. Bóg nie da ci innego. Kiedyś też powiedzieli, jaki znak uczynisz, Panie Jezu, żebyśmy mogli uwierzyć? On mówi, nie, żadnego, już jest wszystko uczynione. Jak w to nie wierzycie, co mówi Słowo, to choćby nie wiem, co się działo i tak nie uwierzycie. Jezus mówi, Słowo Boże mówi, w tym objawiła się miłość Boga do Ciebie, konkretnie do mnie, do Ciebie, że dał swojego Syna jednorodzonego, abyśmy przez Niego mogli mieć życie wieczne. I On jest ubłaganiem za nasze grzechy. Rób, co chcesz. Próbuj w jakikolwiek sposób chcesz, ale powiem Ci, jedynym sposobem przebaczenia grzechów, jedynym sposobem jest Chrystus. Jedyną opcją to jest przyjście przed oblicze Boże, przed oblicze Chrystusa i wyznanie Jemu swoich grzechów. To jest jedyny sposób. Nie ma innego. W Ewangelii Jana 11:44 czytamy i wyszedł. Czytamy tam, że kiedy Pan Jezus już idzie do grobu Łazarza, staje przed nim, płacze, wzrusza się, bo widzi ten cały lud, widzi te siostry Łazarza, które płaczą. To wszystko musiało wyglądać. Wiecie, płacz nie jest zły. Płacz nie jest zły. Czasami ludzie wmawiają, a tam nie powinno. Co się nie powinno? Co się nie powinno? Jezus płakał. Czasami ludzie mówią, a czemu my tak żegnamy tych tam nad grobami i tak płaczemy? Bo jesteśmy ludźmi. I choć wiemy, że idą gdzie idą, że idą do nieba, że będą z Chrystusem, fajnie, ale nawet Jezus płakał, więc nic w tym złego. No, nie wymyślajmy jakiejś dziwnej duchowości, że to jest złe. Że powinniśmy, nie wiem, jak Murzyni czasami, tak, oni tam zawsze radośnie, nie jesteśmy nimi, to nie my. Możemy płakać. Jezus się wzruszył i czytamy tam, że Jezus powiedział Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. I dopiero się podziało. Bo Jezus dokonuje niesamowitego cudu. Wielu ludzi, czytamy tam, uwierzyło w Jezusa. Wielu ludzi, widząc ten cud, uwierzyło w Jezusa. Oni nie mieli problemów z tym, czy Łazarz był martwy. Oni wiedzą, co to znaczyło 4 dni w grobie. I kiedy widzą tego Łazarza, i oczywiście tam ludzie spekulują, jak to mogło wyglądać, czy on sam wyszedł, jak miał związane to. Ja nie wiem. Jakby Bóg mi chciał powiedzieć jak, to by to zapisał. Ja wiem jedno, że on został z martwych wzbudzony. A to mi pokazuje, że Chrystus ma moc zmartwychwzbudzania. I nie muszę wątpić w to, kiedy Słowo Boże mi mówi, że przyjdzie dzień, kiedy On wzbudzi nas z martwych. Wielu ludzi, którzy z jednej strony przyjęli to świadectwo, nawrócili się tam, było widać, że to wpłynęło na ich życie, ale byli tacy, którzy od razu byli zaciekłymi wrogami. Od razu mówili, co tu zrobić, żeby załatwić tego Jezusa. Wiecie, my mieli wielkie interesy w tym, bo jeśli rozeszłoby się, że On jest Mesjaszem, Królem, to być może Rzymianie zrobiliby z nimi porządek, zabrali też, tam jest napisane, zabiorą nam świątynię, co to będzie. Więc nie widzieli człowieka zmartwychwzbudzonego, tylko widzieli straty w swoich interesach, które im groziły. Więc zawsze będą ludzie, którzy widząc Boże działanie, odpowiedzą na nie i będą zawsze ludzie, którzy widząc Boże działanie, będą Jego wrogami. Do tego stopnia, że Łazarz został zmartwychwzbudzony i tam jest napisane dalej, że również myśleli nad tym, jak zabić Łazarza. Wiecie dlaczego? Bo on był ciągle chodzącym świadectwem. Bo on był ciągle chodzącym świadectwem. Ja mam nadzieję, że dzisiaj tutaj siedzą Łazarze. Zmartwychwzbudzeni, ożywieni przez Chrystusa do życia. I mam nadzieję, że i diabeł, i cały ten świat ciemności jest wściekłymi, że żyjemy, bo jesteśmy świadectwem życia, które jest w Jezusie Chrystusie. Łazarz był takim świadectwem. Nikt nie mógł temu zaprzeczyć. On nie musiał nic mówić, ale kiedy się pojawiał tam, gdzie byli ludzie, ludzie musieli odpowiedzieć na to, co się stało, że ten był umarły, a żyje. I powiem, tak powinno wyglądać nasze życie. Ludzie powinni patrzeć na ciebie i mówić, co się stało, że on żył inaczej, postępował inaczej, był wrednym facetem, a teraz jego życie się zmieniło. Co się stało, że ten facet, który myślał tylko o sobie, albo ta kobieta, która tylko myślała o sobie, nagle zaczyna myśleć o innych. Co się stało? Takim powinno być nasze życie. Takim powinniśmy być świadectwem. A świat powinien się wściekać,
widząc wzbudzonych, ożywionych do życia Łazarzy. Kiedy widzą alkoholików, narkomanów, cudzołożników, kłamców, oszustów, egoistów, martwych ludzi, którzy byli martwymi ludźmi, przemienionych, którzy zostali dotknięci mocą Bożą i muszą zadać sobie te pytania. Oczywiście, zawsze będą tacy. Ja słyszałem wiele razy, jak ktoś mówił, miał męża alkoholika, czy żonę zniewoloną, ludzie zniewoleni w różny sposób i nagle taki człowiek się nawraca, przestaje chlać, przestanie lać swoją żonę, zaczyna przynosić pieniądze do domu, zaczyna normalnie traktować swoje dzieci i nagle ta żona mówi, a ja wolałam cię jako alkoholika. Śmiejemy się z tego, ale ja znam takie świadectwa, jak rodzice to mówili swoim dzieciom, ja wolałbym, żebyś ty. Zawsze będą ludzie, którzy nie zniosą wzbudzonego życia, które wzbudza Chrystus. Bo wiecie, oni wolą tamtych ludzi, bo wiedzą, jak się zachować, już mają wszystko poukładane, już wiedzą, jak się układać, żeby było dobrze albo niedobrze. Często są współuzależnieni. To wszystko tak działa. Także i dzisiaj są ludzie, którzy będą patrzeć na to i mówić, niesamowite jest, jaka przemiana zaszła w tym człowieku. I będą ludzie, którzy będą mówić, ja wolałem go starego, bo szło coś przykombinować, a teraz on jest uczciwy. Tak, porobiliśmy jakieś interesy i było dobrze, a teraz on mi tu o uczciwości mówi. Tak, to ja mogłem mu najgorsze rzeczy powiedzieć i on nie był lepszy ode mnie, a teraz nic nie mogę powiedzieć. Bo on zaraz mi mówi, że to grzech. Nie każdy będzie cieszył się z wzbudzonego życia. Druga rzecz to fakt, że Chrystus wzbudza umarłych i to nie jest jedyny przykład. Mamy przykłady młodzieńca z Nain. Czytamy o tym, nie będziemy już o tym czytać, ale Łukasz to relacjonuje, kiedy młodzieniec z Nain zostaje wzbudzony z martwych i oddany matce. Mamy przykład Jaira, który przychodzi do Jezusa, aby ten uleczył jego córkę. W międzyczasie ta córka umiera. Jezus wzbudza ją z martwych. Czy naprawdę możemy mieć jakiekolwiek wątpliwości, że Jezus ma moc wzbudzania z martwych, skoro On to czynił? Skoro On to czynił już nawet chodząc tutaj po ziemi. To są świadectwa dla nas zapisane. Bracia, siostry, choć i świat, i diabeł, całe zastępy ciemności, filozoficzne, różnego rodzaju prądy chcą zniszczyć wiarę w zmartwychwstanie Jezusa i tym samym w to, że my zmartwychwstaniemy. Jak możemy zwątpić w to, że Jezus ciągle i ciągle ma moc, skoro to czynił? Jak możemy w to wątpić? Jak możemy tym nie żyć i jak możemy nie myśleć o tym, że nadejdzie taki dzień, że nawet jeśli umrzemy tu na ziemi, to i tak będziemy z martwych wzbudzeni. Faryzeusze kombinują, jak utrzymać swoje pozycje, jak tak naprawdę te cuda tak ubrać, żeby nie były cudami, aby nie pociągały wiernych, jak zlikwidować Łazarza, który jest żywym świadectwem, jak pozbyć się Chrystusa. F.B. Meyer, pewien biblista, tak to skomentował. Chrześcijaństwo stanowi zagrożenie dla biznesu. Niweczy intratne, ale ciemne interesy. Odbiera klientów diabła, niszczy pewne zyski i wywraca świat do góry nogami. To męcząca, denerwująca, pozbawiająca dochodów rzecz. I dlatego, tak jak było w Efezie, wielka jest Artemida Efeska, ludzie się nawracają, a oni patrzą, że nie będzie interesu, stragany znikną. Nie będzie komu. Więc padają na pomoc, co tu zrobić? No to rozruchy. I ten huk musiał być niesamowity. Wielka jest Artemida Efeska. Słuchajcie, nic się nie zmieniło. Tam, gdzie jest żywy Chrystus, będziecie słuchać skandowania różnych ludzi, którym się nie będzie podobało to, co Chrystus czyni w życiu innych. Nie bądźmy naiwni. To o tym Chrystus mówił, kiedy mówił, świat będzie was nienawidzieć, bo będziecie świadectwem ożywionego życia. Będziecie świadectwem, że byłem umarły, a oto żyjesz. Żyłeś inaczej, twoje wartości, twoje priorytety były inne, a teraz są inne, albo przynajmniej być powinny. Prawda zostaje niezmienna, Jezus zmartwychwstał i daje też obietnicę życia wiecznego tym, którzy uwierzyli. I apostoł Paweł w liście do Koryntian, 15 rozdziale od 42 wiersza, tak oto pisze. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone, nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne,
bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero to, co duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz niebieskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Słuchajcie, to jest tajemnica, która była zakryta do tamtej pory, a Paweł mówi, a ja wam teraz, w związku z tym zmartwychwstaniem, objawiam tą tajemnicę, że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi się przyoblec w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi się przyoblec w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Żądłem śmierci jest grzech. Mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Koryntianie musieli o tym usłyszeć. Przyszedł taki moment, w którym zaczynali niektórzy wątpić w zmartwychwstanie. Przekręcać prawdy dotyczące zmartwychwstania. Pojawiały się nauki dotyczące zmartwychwstania, że ono się już dokonało, że to jest niewidzialne, duchowe, słuchajcie, i te rzeczy absurdalne po dziś dzień w różnego rodzaju grupach się kręcą. Ale Słowo Boże mówi, że kiedy siejemy tą dobrą nowinę, kiedy musimy przejść przez wiele ucisków, kiedy się pojawia pytanie o sens tego wszystkiego, to Paweł pisze, tak naprawdę, kiedy patrzymy na jego życie, to byłby zwykłym głupcem, który poświęcił się nic nieznaczącej idei. On mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, to nasza wiara jest daremna. I on to im pisze. Bo jak nie ma zmartwychwstania, jak wytniemy to z naszej wiary, przestaniemy w to wierzyć, przestanie to mieć znaczenie, to nic nie ma sensu. To całe moje poświęcenie, ta rezygnacja, to umartwianie się, te więzienia, te wszystkiego rodzaju cierpienia, przez które przechodzą, te wszystkie chłosty, te wszystkie niebezpieczeństwa, jest bez znaczenia. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to tak naprawdę nie ma nic. I Paweł o tym im pisze, tak jest w tym zmartwychwstaniu. Siejemy w tym, co śmiertelne, w tym, co jest niełatwe. Nie jesteśmy doskonałymi ludźmi, ale mówi, ale zobaczcie później, kiedy taki człowiek zostanie wzbudzony do życia. Kiedy będzie w tym uwielbionym ciele. A stanie się to, ponieważ siałeś, ponieważ głosiłeś, ponieważ mówiłeś o tym, który umarł na krzyżu, a po trzech dniach zmartwychwstał. Paweł inaczej mówi, bez tego w nic nie ma sensu, nie ma zmartwychwstania, nie ma sensu. Zwycięstwo Chrystusa na krzyżu, Jego zmartwychwstanie jest tą pełnią, jest sednem Ewangelii. Dzisiaj każdy, kto w to wierzy, powinien składać Bogu dzięki, podziękowanie za to zwycięstwo, które jest w Jezusie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest żądło Twoje? Nie ma. Bo Chrystus daje zmartwychwstanie. Chrystus pokonał śmierć, pokonał grzech. Dlatego mówi, bracia, bądźcie stali, niewzruszeni, pełni zapału dla Pana, bo trud wasz nie jest daremny. Różnie jest. Wiecie, jak to jest. Głosicie, ktoś coś przyjmuje, później coś się dzieje w jego życiu. Patrzycie na życie innych ludzi. Różnie jest. Jedni odchodzą, inni przychodzą. Jedni upadają, już nie powstają. Inni jakby ciągle nie potrafią się zebrać. Ciągle tak z Bogiem pół na pół, kuleją na dwie nogi. Raz Bóg, raz świat, raz Bóg, raz świat. Patrzycie na to wszystko i sobie myślicie, czy to wszystko ma sens?
czy ta moja służba, czy to moje staranie, czy to moje głoszenie, czy to moje umartwianie się, czy to moje cierpienie, czy to, że chcę być godnym naśladowcą Chrystusa w moim miejscu pracy, w mojej szkole, tam gdzie przebywam, naprawdę ma sens, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wszystkim innym żyje się łatwiej. A Jezus, a Paweł mówi: bracia, bądźcie stali i niewzruszeni, że wasza praca ma zapłatę. Że trud twój w Panu nie jest daremny. Twoje modlitwy, twój czas z Bogiem, twój post, twoje głoszenie, twoje naśladowanie, twój trud w Panu nie jest daremny. Każdy człowiek, kiedy człowiek patrzy na ten marazm, kiedy ludzie odrzucają Chrystusa, kiedy nie chcą słuchać, zaczynają cię nachodzić różnego rodzaju myśli o sens, a Paweł mówi: nie jest daremny twój trud. Siej, a będziesz widział wzbudzone życie, ale i czasem będziesz widział odrzucenie tej Ewangelii. Będziesz widział ludzi, którzy powiedzą: no nie chcemy, no nie chcemy. A mimo to Paweł mówi: trud nie jest daremny. On nie widział samych sukcesów w swoim życiu, samych sukcesów w swojej służbie. Widział ludzi, którzy odchodzą do świata. Widział zbory, które dobrze zaczynały, kiepsko kończyły. Widział zbory, które pięknie zaczynały w świętości, ale niewiele było potrzeba, aby zasiały się tam dziwne nauki i tak naprawdę miał wiele troski o te kościoły. On wiedział, o czym mówi. I kiedy pisze to do Koryntian, mówi: wasz trud w Panu nie jest daremny. Dla mnie to są niesamowite słowa zachęty. I w ostatnim czasie, kiedy nad tym też myślę, kiedy przychodzą czasami zniechęcenia, powiem wam, dla mnie to słowo stało się takim pocieszeniem. Mówię: kurczę, ten trud nie jest daremny. Chociaż czasami mi się wydaje, robisz i tak owocu nie widać, tak nie widać. Ale ja będę się trzymał tego, co Słowo Boże mówi, że twój trud i mój trud w Panu, jeśli on jest w Panu, nie jest daremny. Siej, a będziesz widział wzbudzone życie. Siej. Przyjdzie dzień, kiedy będziemy przemienieni. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi 3:20: nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Mamy tu jasną obietnicę: nasz bieg nie jest daremny, twoja i moja ojczyzna nie jest tutaj. Ludzie się tam spalają w byciu patriotami, inne rzeczy, ale powiem wam, moja ojczyzna jest w niebie. Jestem największym chyba patriotą nieba, bo chcę się tam znaleźć, chcę szukać tego, co w górze. I to jest prawdziwa moja ojczyzna. W tej żyję ziemskiej, będę posłuszny władzy w tym zakresie, którym Słowo Boże mi mówi, ale ja nie chcę myśleć o ojczyźnie tylko tu i teraz. Chcę myśleć o ojczyźnie, która jest w niebie. A widzicie, tu Słowo Boże mówi, apostoł Paweł mówi w tym słowie, że nasza ojczyzna jest w niebie i będziemy przemienieni. Dziwnie, nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Jak to może... Nie wiem. Ale będzie. Jedno wiem, będzie. On przemieni nasze znikome ciała w uwielbione. O, nic nie będzie bolało. To już nawet nie o to chodzi, ale te różnego rodzaju cielesne pożądliwości, pokusy po prostu znikną. Możecie sobie wyobrazić? Ja nie. Nie, bo my nie wiemy, jak to jest tak żyć. Od zawsze to jest. Nie wiemy, jak to jest, ale jest, ale i będzie. Macie siostro, chcę, żebyś dzisiaj wyszedł z tego miejsca pewien, bez lęku, bez strachu, jak to będzie z tym zmartwychwstaniem. Byś wyszedł dzisiaj z tego miejsca pokrzepiony, że twój trud nie jest daremny, że warto biec w tym biegu, warto iść za Chrystusem, warto go naśladować. Paweł mówi w liście do Tesaloniczan 4:13: nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności. U nich też pojawiały się niepewności. Nie jesteśmy gorsi, kiedy czasami one przychodzą do naszego życia. Co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Więc są ludzie, którzy mają nadzieję i są ludzie, którzy nadziei nie mają. Tamci się smucą, my nie musimy. Może zapłaczemy nad czyimś grobem, ale nie musimy się smucić, że nie wiemy, co się dzieje. Wiemy. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak na zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Pocieszacie się tymi słowy? Kiedy ostatni raz? Wróciłeś do tego fragmentu, wróciłaś i powiedziałaś: tego oczekuję. To jest moja nadzieja. Dzięki Ci, Boże, że zmarłeś, zmartwychwstałeś i dzisiaj mogę żyć, mając cel, mając nadzieję, mając pewność, że przyjdzie ten dzień, że nie muszę się martwić o tych, którzy zasnęli, o moich bliskich, którzy umarli w Chrystusie, o tych, którzy dzisiaj cierpią i umierają, są prześladowani, że nie muszę się martwić, co to będzie z nimi, ale Słowo Boże mówi, oni będą przed nami tam. A jeśli Chrystus przyjdzie za naszego życia, czego nie wiem, ale jeśli przyjdzie za naszego życia, to pierw oni, a potem my będziemy porwani z Nim na obłoki, na dany rozkaz, na głos trąby. Ja wiem, że to tak brzmi jak kosmiczne wojny. Na obłokach, porwani. Wiecie, ludzie w takie bzdury wierzą momentami, że sobie myślę, trzeba mieć coś niespełna rozumu, żeby w ogóle o tym myśleć. Ale kiedy mówimy o tym, że Chrystus przyjdzie i zabierze swoich wiernych, to jakoś ludzie tutaj w tym widzą rzeczy niestworzone. Czasami i my niewierzący, czasami i my wierzący. Nie wiem jak, ale się to wydarzy. Nie będziemy gdybać, ale będziemy porwani na obłokach. To jest bardzo ważne, ponieważ Słowo Boże mówi nam o zmartwychwstaniu w 20 rozdziale Objawienia, 4 wierszu. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. A teraz posłuchajcie, co tu jest powiedziane dalej. Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Ja w to wierzę. Ja chcę być błogosławiony i chcę być błogosławiony i znaleźć się, być częścią pierwszego zmartwychwstania. Drugie, które będzie miało miejsce, które będzie dotyczyło wszystkich innych ludzi, tym za chwilę będziemy czytać, to nie będzie już tak radosny moment. To nie będzie już tak radosny moment. Ale ja chcę być częścią pierwszego zmartwychwstania. Błogosławiony i święty ten, kto znajdzie się tam, gdzie będzie to pierwsze zmartwychwstanie. Dalej czytamy: widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota. Moje pytanie dzisiaj brzmi: Jan nie był odurzony narkotykami. Nie myślę, że miał coś z głową, kiedy opisuje swoje wizje. Wierzę, że to, co widział, to było objawienie, które dał mu sam Pan Jezus Chrystus, więc nie mam wątpliwości co do prawdziwości jego słów. I kiedy mówi wielki biały, że widzi biały tron, widzi tego, który na nim siedzi, Boga Wszechmogącego, nie możemy zlekceważyć tego opisu. On mówi, że tam już nikt nie wpisze się. Tam już nie będzie opcji wpisania się do księgi. Tam już nie będzie opcji zmiany życia. Tam nie ma żadnych czyśćców ani innych możliwości. Nie ma. Jak człowiek swojej sprawy z Bogiem nie załatwi tutaj,
to uwierzcie mi, po drugiej stronie już nic nie załatwisz. Po prostu tak naucza Słowo Boże. I nie możemy o tym mówić w żaden inny sposób. Więc jeśli czyjeś imię nie jest zapisane, to nie ma opcji jakoś to będzie, ale jest powiedziane, jak będzie. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, wieczne potępienie. Choć ludzie znowu mają taki jakiś wypatrzony obraz Pana Boga i Jego miłości, jak Bóg pełen miłości mógłby na wieczność, ja nie wiem jak, ale ten Bóg pełen miłości jest też sędzią, jest sprawiedliwością i ten Bóg pełen miłości powiedział, w jaki sposób człowiek może tego uniknąć. Bóg nikogo nie skazuje na piekło. To człowiek sam siebie skazuje, odrzucając Jego łaskę. To człowiek sam siebie skazuje, odrzucając dzieło dokonane na krzyżu Golgoty. Zostawmy Pana Boga w spokoju. I On mówi, póki żyjesz, spraw, żeby Twoje imię zapisane było w niebie. Póki żyjesz, możesz przyjść pod krzyż. Póki żyjesz, możesz coś z tym zrobić. Później, przykro mi bardzo, nie ma takiej możliwości. Wszystko zostanie wrzucone. Towarzystwo doborowe, diabeł, anioły ciemności, bestia, fałszywy prorok. Brak obecności Boga. Czy wiem? Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać. Mogę do mnie wywołać, mogę sobie wyobrażać, ale jakie to ma znaczenie? Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Pan Jezus jasno ten temat nauczał, apostołowie na ten temat jasno mówią. Jan jakby podsumowuje to w swoich wizjach, albo Chrystus przez Jana podsumowuje, wierzcie w to, bo tak będzie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Błogosławieni jesteśmy, jeśli nasze imiona zapisane są w Księdze Żywota. Dlatego dzisiaj chciałem zapytać, czy Twoje imię jest zapisane? Ja nie chciałbym dzisiaj tylko powiedzieć, Jezus zmartwychwstał i teoretycznie fajna rzecz, tutaj wiemy, no dowiedzieliśmy się coś więcej. Nie, nie, nie. Moje pytanie brzmi, czy Twoje imię jest zapisane? Czy zmartwychwstanie jest również Twoim udziałem? Czy jesteś w Chrystusie? Czy Duch Boży Cię prowadzi? Czy możesz nazywać się dzieckiem Bożym, bo Duch Święty Cię zamieszkuje i Cię prowadzi? Czy dzisiaj jesteś ożywiony, czy żyjesz w swoich grzechach, martwy duchowo? Czy wierzysz w to, że Jezus jest życiem i zmartwychwstaniem? Nie religia, nie protestantyzm, nie katolicyzm, nie prawosławie. Żadna religia. To nie religia daje życie, tylko Chrystus. To nie wyznanie daje życie, tylko Chrystus. Mówimy tu o żywym Chrystusie. Czy Twoje imię jest zapisane i czy wierzysz w to, że On jest życiem i zmartwychwstaniem? Czy rozumiesz to Boże przesłanie miłości płynące z krzyża Golgoty? Nie za krzyża, nie obok krzyża, ale z krzyża Golgoty, gdzie Mesjasz oddał swoje życie za Ciebie. Czego chcesz jeszcze od Boga? Co jeszcze ma Ci udowodnić? Co miałby zrobić, żeby Cię przekonać? Przecież zrobił już wszystko. On już nic więcej nie zrobi. On zrobił wszystko, dał swojego Syna Jednorodzonego. Czy gotów jesteś w pokucie wyznać swój grzech, prosić Boga o przebaczenie? Może oddaliłeś się, może coś się w Twoim życiu podziało. Dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przyjść i powiedzieć, Panie, naprawdę Cię potrzebuję. Moje życie bez Ciebie nie ma sensu. Naprawdę potrzebuję. Potrzebuję przebaczenia, potrzebuję Twojego wybawienia, Ducha Świętego. Chcę doczekać dnia, kiedy zmartwychwstanę i będę z Tobą, tam w niebie, tysiącletnie królestwo, wesele baranka. Niesamowite rzeczy, słuchajcie, są przed nami. Powiem Wam, ludzie czasami wyczekują jakichś wielkich wydarzeń miesiącami, latami, żeby zobaczyć jakąś gwiazdę. A możecie sobie, czy my wyczekujemy tego momentu, kiedy będziemy na tym wielkim weselu baranka? Coś niepojętego dla nas. Nie będziemy się martwić o nic, nie będzie trosk i grzechu. Będziemy my i Chrystus, Jego obecność. Coś niesamowitego. W której grupie dzisiaj się znajdujesz? Pierwszego zmartwychwstania, gdzie druga śmierć nie ma władzy? Czy kolejnego zmartwychwstania, gdzie doświadczysz drugiej śmierci, wiecznego potępienia? Czy dzisiaj jesteś zapisany w Księdze Żywota? Czy nie jesteś? Jak to zmienić? Dzisiaj słyszałeś. Trzeba pokutować. Trzeba wyznać swój grzech, trzeba zrozumieć swoją grzeszność. Trzeba przestać udawać, że jesteś dobry i ty nie jesteś taki zły. Jesteś zły. Człowiek z natury jest zły, każdy jeden.
Tu nie ma gorszych i lepszych, po prostu jesteśmy źli z natury. I potrzebujemy Chrystusa, tylko On może nas wybawić z naszych grzechów. Możemy żyć inaczej, nie musimy żyć jak martwi ludzie, jak zombie. Niby żyjemy, ale nie żyjemy. Możemy naprawdę żyć w Chrystusie. I to nie jest religijna gadka, naprawdę możesz żyć. Jeśli wierzysz w to, że Jezus jest.